wyprzedziliśmy drużyny, które były przed nami na 8 punktów, tak jak mieliśmy stratę do Ślesina, teraz mamy 2 punkty przewagi, no to też świadczy o tym, że jednak druga część tej rundy plus jej zakończenie wyszło naprawdę bardzo mocno na naszym wykonaniu. Cieszy nas fakt taki, że strzeliliśmy najwięcej bramek w lidze i najmniej straciliśmy, bo tak naprawdę od 9 września, jeśli dobrze kojarzę, po meczu z Polonią Golina, w której straciliśmy meczu ligowym 2 gole, nie straciliśmy ani jednej bramki. Jedynie co 2 inne gole, które straciliśmy, były to gole w meczach pucharowych, więc tak naprawdę no, nasza linia obrony w ostatnich meczach plus linia ataku no, rewelacyjnie funkcjonowała, więc cieszymy się z tego, co zdobyliśmy. Życzymy sobie tego, żeby rzeczywiście do samego końca przyszłej rundy i do końca sezonu, żebyśmy zachowali to pierwsze miejsce, natomiast mamy też świadomość, że inne drużyny, które są za nami, tracą do nas 2 punkty lub 3, nawet do 4 miejsca, a te drużyny też, to jest tak naprawdę jeden mecz i też będą chciały zająć nasze miejsce. Naszym zadaniem jest przede wszystkim skupiać się na tym, żebyśmy nie stracili tego, co straciliśmy na początku, czyli tej zespołowości, bo jak już skoczyliśmy na te elementy takiej jedności, nie przeciągaliśmy linę każdy w swoją stronę, tylko zaczęliśmy wspólnie, złapaliśmy za jeden koniec, zaczęliśmy ciągnąć w jednym kierunku, no to wychodzi to już dobrze, bo zdobyliśmy też strofowy Puchar Polski, także myślę, że dla Górnika i dla naszych kibiców, dla nas ta runda jest naprawdę na dobrym poziomie. W wykonaniu klubu była bardzo dobra to runda. Udało nam się dużo strzelić bramek, dobry mieliśmy bilans bramkowy, a w moim wykonaniu uważam, że ta runda była lepsza niż poprzednia moja, bo zacząłem robić liczby, zacząłem strzelać bramki i asystować.